Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Gram od rankingu 500, żeby pokazać błędy też takich graczy na tym poziomie. Ma to na celu właśnie naukę, bo wiem, że też widzowie są tutaj u mnie na kanale z podobnym rankingiem lub wyższym. Zapraszam serdecznie, przejdźmy od razu do rzeczy, szukamy sobie przeciwnika i jedziemy z tematem. Gramy na 10 minut. Będę tutaj próbować grać bardzo różne debiuty, różne otwarcia. Postaram się bardzo komentować zagrania przeciwników. Jest D4. Takiego ruchu jeszcze mi chyba w 4-0 nikt nie zagrał, więc dobrze się składa. Zagramy sobie posunięcie D5 i zobaczymy, jaki tutaj kierunek będzie miał mój przeciwnik. Z kim my w ogóle gramy? Pakistan, fajnie. G3, goniec idzie na G2 w tym momencie. No dobrze, wyprowadzenie skoczka jest tutaj jak najbardziej naturalnym motywem. Po goniec G2 można spróbować na przykład zagrać C6, to jest też bardzo fajny taki clean na tego gońca. W ten sposób też można, ale zastanawiam się, czy nie spróbować zagrać jakoś agresywniej, czyli typu ruch C5. Wybicie może być kontynuowane, wtedy możemy zbudować centrum, więc zagrajmy C5, czyli taki troszeczkę odwrócony gambit hetmański, ale wynika to z tego, że przeciwnik po prostu ustawił tutaj gońca, więc chętnie sobie w ten sposób zagram. Skoczek zagrał na C3, czyli pionek C4 nie będzie brał udziału w tych schematach, a szkoda, bo białymi byłoby to myślę, że całkiem ok. No i teraz tak, jeżeli zbiję tutaj, zbiję hetman, to wyjdę skoczkiem z tempem, atakując tę figurę, więc to się bardzo dobrze kalkuluje i też zdobędę centrum, czyli zobaczcie, pionek z C, który nie jest super centralnym pionkiem, wymienił się za pionka centralnego i to jest taki mały sukces, mikrosukces powiedzmy, aczkolwiek to nie gwarantuje zwycięstwa, żeby była jasność, bo to nie jest też takie proste, ale czarne nie będą miały problemu z rozwojem. Oczywiście tutaj widzimy, że teraz, oj, zagranie hetman C5 jest bardzo złe, bo ja z tempem mogę wyjść pionkiem i atakować hetmana. Oczywiście widzimy teraz, że białe będą atakować pionka D5 bardzo mocno, ja go słabiej bronię, więc trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście można zagrać E6 i obronić tego pionka, ale E5 bardziej mi się podoba, dlatego że jest agresywniejsze, lepsze centrum i po prostu gramy sobie zwyczajnie z tempem. Przeciwnik jak dostrzeże, że hetman mu wisi, no to odejdzie pewnie na pole B5, ale wtedy zagramy sobie na przykład A6, hetman odejdzie tutaj, no i będziemy myśleć co dalej, bo można zagrać na przykład ruch D4 albo ruch E4, też zagranie skoczkiem tutaj jest ciekawe w sumie na hetmana, hetman pójdzie na A4, goniec D7 i będą wielkie problemy i ten hetman będzie złapany. Ja już zakładam, że już jest przegrana pozycja i to dosłownie po 6 ruchach, po 5 nawet, można, nie no po 6, bo hetman C5 jest 6 ruchem. No i tutaj są problemy, no jeżeli hetman odejdzie, no właśnie, są widełki, nieuniknione posunięcie, tak trzeba grać, no po prostu zdobywamy figurę. Oczywiście ja wiem, że na tym poziomie tych porażek tutaj przeciwników będzie cała masa, ale tu głównie chodzi o to, żebyśmy się doedukowali troszeczkę, nawet na tym etapie. To, że jest poziom tak niski, to nie jest takie istotne grunt, żeby wyciągnąć wnioski z błędów, które się popełnia. Jest hetman na D3. Ja myślę, że bezlitośnie trzeba zbić tego skoczka. Jest bicie z szachem, ok, odbijamy, może być bicie tutaj, odbijamy wszystko. Jeżeli przeciwnik robi takie wymiany, mając figurę mniej, to się tylko z tego cieszymy, zacieramy ręce i jest świetnie. No dobrze, jak się teraz ustawić? No mamy figurę więcej, skoczek chce wyjść tutaj, może spróbować tak zagrać, ale to może być strata czasu. Po co? Może łatwiej jest wyprowadzić gońca na przykład na A6 i wyciągnąć ten atut tej figury więcej, więc chyba tak w ogóle zrobimy. W ogóle taki ruch też jest... Myślę, że naturalny może, niech będzie, goniec E6. To jest naturalne zagranie i można na przykład tak zagrać i tego skoczka związać. O, to mi się podoba, bo też wyprowadzenie kolejnej figury na D6 byłoby super, bo bronimy pionka, ale zagranie tutaj spowoduje, że wymienimy sobie kolejną figurę. Choć ten goniec białopolowy gra świetnie, a zobaczcie co się dzieje. Skoczek nie zauważył, że odsłania wieżę, ale zbije tutaj. Wtedy ja zagram tu, on zbije wieżę, ja wrócę gońcem i ten skoczek stąd nie wyjdzie. Czyli mi się to bardzo, bardzo kalkuluje. Jeżeli przeciwnik nie dostrzeże takiego bicia, no to też oczywiście sobie uciekamy, broniąc tego pionka i zachowując ogromną przewagę materialną. Zakładam, że może być ruch F3, żeby nie wypuścić gońca, wtedy zagram tu królem, a jeżeli, nie wiem, ruch nastąpi typu goniec G5, to zawsze mogę wrócić gońcem. Ale jest bicie, ok, przeciwnik też zrobił widełki, słusznie. Ale wracamy sobie gońcem koniecznie, bo ta figura już zrobiła swoją robotę, nie chcemy, żeby nam przeciwnik ją zamknął, więc wracamy, pilnujemy przy okazji tutaj,
W następnym posunięciu może zagramy sobie gońcem gdzieś naturalnie, wyjdziemy królem. Ok, goniec na c5. Myślę, że większego znaczenia to jakiegoś nie ma. Jest to naturalne wyjście, bo bicie, bicie, król e7 i wybijamy skoczka. No w tym momencie oczywiście zdobywamy kolejny materiał. Jest to też sprawa, myślę, że dosyć łatwa. Tak, król e7, tu się nic nie dzieje, nie grozi nam jakiś ruch e4 czy c4, nie boimy się. No, przeciwnik zagrał, ale to niczym nie skutkuje złym. Po prostu wybijamy pionka. Zauważcie, tu jest wszystko ładnie bronione. Ta wieża na tej linii, no niestety, nie może sobie podziałać dobrze. Nawet na d2 nie może, bo zostanie związane, więc wieża tak naprawdę tutaj nie może na żadne pole sobie ruszyć. I to jest dobra wiadomość dla nas. Goniec c3. Słuchajcie, wymieniamy, tutaj wielkiej filozofii nie ma i wybijamy skoczka. Gramy na prosty materiał, dwie figury więcej i realizujemy przewagę. Jeżeli mamy dużą przewagę, to też nie musimy się bardzo często głowić nad tym, żeby zdobywać kolejne pionki, na przykład tutaj. Choć pewnie ten ruch zagram, bo to nie jest jakieś złe, że tak powiem. Przy okazji wybijam pionkę, jak mi atakuje gońca. Moim celem jest wyprowadzenie wieży. O, na przykład ruch C4, który też tutaj nie daje za wiele. Wieża D8, jeżeli przeciwnik wybije, może lubi wybijać, wymieniać figury. Może to było jego celem, nie wiem. To też będzie ok. No widzimy, że tutaj zagrała wieża. Ok, więc goniec B3 z prostym planem doprowadzania pionka do pola przemiany. I to się stanie nieuchronnym planem dla przeciwnika, więc tu jeszcze jakaś tam, o, jeszcze zagrał mi w ten sposób, ok, myślę, że po prostu dopcham pionka, jeżeli tak pionek zagra, to skoczek na d5 bez żadnego problemu, po prostu uciekam, dostrzegam, że mi grozi bicie i też na przykład jak wieża będzie mi atakowała pionki, nie muszę specjalnie jakoś ich bronić, tylko doprowadzać pionka. Dobra, ten ruch pokazuje, że taki ruch nie może być zagrany, bo stracę gońca. No więc trzeba będzie jakoś sprytniej do tego podejść. Może wieża A8 z takim planem. Bo właśnie teraz tak, jak on zagra cokolwiek, zagram tak, on mi zbije gońca. Tu i ten hetman dochodzi do pola przemiany. Mogę sobie pozwolić na taką stratę i jest to całkiem ok. Oczywiście jak ktoś lubi zachowywać figury, to można odejść gońcem i popróbować innych sztuczek, ale to jest po prostu szybka droga do kapitulacji przeciwnika. Oczywiście zakładam, że białe się tutaj nie poddadzą i będą grać do końca, no ale na wyższym etapie już tutaj wiadomo, o co chodzi, to po prostu ułatwia grę. No dobrze, moi drodzy, oczywiście przypominam, łapeczki w górę będą mile widziane, komentarz, dają to fajne zasięgi na YouTubie, poprawią może, bo ostatnio z tymi zasięgami jest bardzo ciężko, bardzo. Także Was to nic nie kosztuje, a twórcom pomaga, motywuje przede wszystkim też i dociera do większej ilości osób. Grajmy wszyscy w szachy, moi drodzy. Cieszmy się tymi szachami. Doprowadzę hetmana oczywiście. Cieszmy się szachami i popularyzujmy je. Mat w dwóch ruchach. Hetman C3, wieża A1. Nawet bardzo ładny mat jest skoczkiem. Niech będzie mat skoczkiem. Taki rzadki mat. Też w sumie jest na dwa sposoby. Dobrze, lecimy sobie z nową partią na 10 minut. 599, no spokojnie tutaj z tym rankingiem się na pewno wybijemy wyżej. Zacznijmy sobie ruchem E4, jest ruch E5. Gambit królewski był grany w tym speedrunie, nie pamiętam. A może gambit centralny? O, niech będzie D4. D5, czyli przeciwnik pokopiował ruchy. To nie jest dobry pomysł. Dlatego, że ja zbiję, jak on zbije, wymieniam hetmany i mam tempo do przodu z atakiem. Więc wybijam na E5. On będzie wybijał pewnie na E4, znając życie. A przepchał, czyli mam pionka więcej i z tempem mogę zaatakować tego pionka na D4, więc wyprowadzam skoczka. Naturalna sprawa. C5 będzie bronione. Spoko. Goniec C4, to trochę jakbyśmy grali gambit szkocki, tylko w lepszej wersji, bo biały mają pionka więcej po prostu. I celuję sobie tam w pionka. Goniec zagrał na E6 i to jest znak do tego, żeby to wybić. Pionek wybija, ok, i po prostu robimy roszadę. Moim następnym celem będzie ugryzienie tego centrum, więc będę chciał zagrać na przykład ruch C3. Mając komfort tego, że mam pionka więcej, mogę tak zrobić. Ale jest skoczek E7, to przeszkodźmy przeciwnikowi. Zagrajmy goniec G5. Wyprowadzając figurę, zwiążemy tutaj fajnie skoczka, ale też oczywiście
Wracam, jeżeli będzie G5, to wyjdę tutaj i będę przy okazji bronił dobrze pionka. To jest bardzo dobry pomysł też białymi. Ten goniec niby jest na razie zamknięty, ale on zawsze może się fajnie rozhulać. Przeciwnik widzę, że wie mniej więcej o co chodzi w szachach, bo tak niby pionka oddał, ale reszta się zgadza. Okej, okay, więc grajmy C3 z tym planem, żeby otworzyć te pozycje mimo wszystko, bo też skoczek D2 chciałem zagrać i na C4, może na D6, ale postanowiłem zagrać C3, żeby osłabić te pionki. Jeżeli wybicie, to wybijam skoczkiem. Wymiana hetmanów jest jak najbardziej dla nas okej. Okay. O, przepchanie, tego nie brałem pod uwagę, ale spoko, skoczek D2. Zobaczcie, mam figury w grze, ten pionek słaby. Podparcie go nie działa, jak widać, mogę wybić, ale chyba mnie bardziej interesuje takie zagranie i tutaj. Mam taką możliwość, bo jak zbiję na C4, to będę mógł atakować od razu pionka na E6 i to będzie dla mnie bardzo dobre. Drugi pion więcej, trzeci wisi w powietrzu, wystarczy spróbować zagrać wieżą i tego pionka pomęczyć. Tu się wszystko zgadza. Oczywiście jakieś zagranie typu G4 jest możliwe, wtedy odejdę sobie skoczkiem tu albo tu. On wtedy odbije pionka na E5, to wszystko jest też widoczne, ale cały czas atakujemy tutaj. Hetman C7, ok. Przeciwnik nie dostrzegł, biorę pionka E6. Ten pionek jest ważniejszy, przy okazji bronię na E5. Ten pionek mi nie ucieka, więc sobie spokojnie na niego poczekam. Mogłem zbić tego, ale po co? Lepiej zbić sobie na E6 centralnego i przeszkodzić przeciwnikowi w zrobieniu roszady. Myślę, że to jest plan prosty, ale muszę przyznać, że jak na poziom rankingowy mojego przeciwnika, no to przynajmniej stara się wyprowadzić figury. To, że taktycznie podstawia, to jest jedna rzecz, ok, ale wyprowadził figury, to jest dobry objaw wszystkiego. Dobrze, jest posunięcie G4, mogę zbić po prostu na G4. Jak dają pionki, to biorę. Tu oczywiście bicie na E5, więc wszystko do końca można powybijać, mając dużą przewagę. Chociaż nie, bo jak tutaj bicie i tutaj, to hetman H5 i zdobywam figurę w ogóle. No właśnie, to nawet teraz zdobywam figurę, bo jak teraz zbiję tu i skoczek zbije dam szacha, to on może się zasłonić. Nie, nie może się zasłonić, bo tam będzie bicie, więc mogę wybić najpierw tutaj. No i na związaniu, jak on wybija pionka, to często bywa to bardzo niebezpieczne. Jak widać na załączonym obrazku, jest to niebezpieczne. Jeżeli będzie zagranie skoczek G6, to ja mogę wybić tutaj, wybicie i zdobywam hetmana, znaczy się figurę finalnie, więc bicie na G6 działa bardzo dobrze. Znaczy mógłbym też tam wybić, potem wybić tu, ale większa tutaj wymiana spowoduje po prostu łatwiejszą grę, swobodniejszą grę. Zawsze jak mamy przewagę dużo, to starajmy się wymieniać, to jest na pewno na plus i przeciwnik po prostu ma coraz mniejsze szanse. Tutaj nie chodzi też o to, żeby szybko wygrywać z przeciwnikami, tylko pokazywać właśnie te ruchy. Był atak, uciekamy, dostrzegamy te możliwości, robimy to powoli. Powoli, czyli nie chcemy na hura dać mata w trzech ruchach. Nie, tak na tym nie polegają szachy. Polegają na kombinowaniu, na dostrzeganiu fajnych możliwości. To nie chodzi o to, żeby szybko wygrać. Właśnie szachy uczą odroczonej takiej nagrody, powiedzmy, w przyszłości. I to jest też fajne w biznesie, można powiedzieć. Uczy to dużo cierpliwości. Oczywiście gram F5 z atakiem na skoczka. No przeciwnik za szybko zagrał. Ja zbijam atakując wieżę, więc kolejna figura jest do przodu. Zbijam tutaj i po raz kolejny atakuję. No przeciwnik gra za szybko, nie dostrzega tych możliwości. Zagram wieżę F7, żeby już odciąć mu tutaj króla. Będę chciał wejść wieżą i spróbować mu tutaj dać mata. Nawet widzicie, ten pionek na D3 już nie jest taki istotny. Zdwajamy wieżę. No i tutaj mat już wisi w powietrzu za chwilę, więc będzie na pewno dobrze. Jasne, że można by było grać w taki sposób, żeby zbijać wszystkie pionki przeciwnikowi, wszystkie figury, coś w tym stylu. Ja tutaj też nie chcę, poddał przeciwnik, nie chcę za bardzo pajacować i oddawać jakichś figur na początku, tylko grać po prostu normalnie. To nie chodzi o to, żeby grać z jakąś, przeciwnik, żeby miał jakieś fory. Było D4, było D5, no to zagrajmy sobie w takim razie inaczej. Może spróbujmy zagrać jakiś gambit. Gambit, co? On nawet nie zbił tu tak szybko. Dziwi mnie to trochę. No dobrze, no to w takim razie skoczek na C6. Jeżeli zbicie, to wybijamy. Super, jeżeli przepchanie, to skoczek fajnie sobie tędy przeszedł. Zbijamy na E5. Ok, gramy sobie normalnie w szachy. Przeciwnik też nie może tutaj gońca sobie wyprowadzić swobodnie, więc kombinuje z drugiej strony słusznie. Zostawimy pułapkę. Zagramy D5, czyli ruch rozwojowy. Jeżeli goniec B2, to goniec D6. Jeżeli zbije hetman... What?
On oddaje pionki za darmo. Słuchajcie, jak nam dają pionki, to bijemy. Jak nam wymieni hetmany, no to spoko. Co? No dobrze, no w takim razie widzimy, że tutaj przeciwnik po prostu gra źle. Więc my wymienimy hetmany, zderuszujemy króla i wybijemy gońca, słabimy strasznie strukturę pionków i będziemy na tę strukturę pionków grać. No właśnie, nie dość, że pion więcej, to już swobodna końcówka, z tempem atakujemy pionka i będziemy starać się go zdobyć. Ale też wyprowadzenie reszty figur będzie całkiem ok. Skoczek A3. Słuchajcie, roszada, z tempem dajemy szacha, król się fajnie schował. Możemy wybić na A3 tutaj i zbić po prostu na C4. Choć nie za bardzo chyba chcę tego gońca dodawać. Ten skoczek tu jest słaby, ten pion jest, nie jest aż tak atrakcyjny. A, dobra, gość się zasłonił, zobaczcie, podstawia tego skoczka. No więc korzystamy z okazji i to robimy. No tu już nie mogę zagrać, bo wieża broni, ale goniec C4, fajnie tutaj jeszcze, no właśnie, podstawianie figur, więc no tak. Cóż mogę powiedzieć, podstawianie figur, ciąg dalszy i wyprowadzenie skoczka. Zobaczcie, że ja chcę też uczyć Was i podpowiadać przede wszystkim, kodować troszkę w głowie, żeby wyprowadzać w każdą figurę nawet w świetnej pozycji. I też to uczynię, wieża E8 na wolną linię. Prawdopodobnie król pójdzie tutaj i dostanie strzała gońcem. No dokładnie tak, więc to są już taktyczne takie rzeczy, których przeciwnik nie dostrzega. Po prostu wybijam, nie zastanawiam się, czy on mi bije tutaj. Wybijam wszystko, co mam po drodze. No i po prostu to dobrze działa. Wieża E6 z planem zagrania tutaj, potem tutaj. Ewentualnie znowu próba zagarnięcia tutaj przeciwnika. No to wieża A6, król B3, wieża tutaj i zbijamy za darmo wieżę. Przestawiam tutaj dosyć szybko, no bo to jest chyba dosyć oczywiste. Mam nadzieję. Wieża B1 i A6. O, to teraz mat szybszy. Ok, lecimy sobie z kolejną partią. Także widzicie, no podstawki są na tym poziomie niestety duże, spore. Ok, mamy kolejnego gracza, ruch E4 po raz kolejny, dlatego że mogą być bardzo, bardzo różne debiuty. Jest posunięcie E5, no i zagrajmy jeszcze raz te D4, zobaczymy, czy przeciwnik wybije, może jego reakcja będzie inna, dobrze, i zagrajmy C3, przeciwnik wybije, dobra, i goniec na C4. Gambit duński, tak to się nazywa. Ok, i po skoczku C3 mamy już gambit szkocki. Dobra, skoczek na E5, ok, i słuchajcie, w tej sytuacji należałoby albo zrobić roszadę, albo zagrać E5. Jak zagra E5, to on tutaj i w sumie to też dobre. Mógłbym zagrać tak, grozić matem, on tu, ja roszada, on bije, ja tu, on tak i tu, ale on obroni, F4. To się zgadza? Bardzo możliwe. Zagrajmy E5 w takim razie. To jest nieistotne. Jeżeli on mi zbije, to ja wyprowadzę sobie figurę z tempem i ja się z tego bardzo cieszę. O, skoczek na E4. Też tak sądziłem, że może zagrać. No właśnie. I tak, albo bije tu, król zbija szach i deroszuje króla i odbijam skoczka, jest świetnie. Albo gram hetman D5 z groźbą i zbiciem. Tylko, że on zbije tutaj, ja tu, on da szacha. Ja tu, no tak, to jest przewaga materialna, mimo wszystko, tu się wszystko zgadza, bo mam zawsze wtrącenie z matem. Więc zobaczcie, taki gambit centralny zadziałał fenomenalnie. Oczywiście on widzi tego szacha, zapewne, to szacun w sumie, tylko że to na szczęście dla nas nic mu wielkiego nie daje. Skoczek D2, chodzi o to, żeby tutaj bronić, bo jeżeli on zbije tutaj, to nie będzie szacha, dajemy mata. Cały czas tu wisi skoczek, a jeżeli on zbije z szachem, to zbijamy skoczkiem i na to samo wychodzi. Tutaj podwójnie atakujemy figurę i ją zdobywamy, no bo przeciwnik musi się bronić przed matem na F7. Zbił, no to wolał dostać po prostu mata. Ok, gambit się udał, gambit duński, spoko, wyszedł trochę szkocki. Znowu zagrajmy E4, zobaczymy, jak reagują cały czas na te bicie centralnego pionka, moi drodzy. To też statystycznie tak sprawdzimy, jak oni tutaj to postrzegają. Może czasem ktoś zagra tak. Jest bicie. Dobrze, znowu gramy C3. Ok, sprawdzamy. Jest bicie. Goniec C4, czyli od razu uderzamy tutaj. Bicie? Bardzo możliwe. Bicie jak szach. Ok, to wtedy skoczek C3. Skoczek C3, żeby hetman miał swobodę. Słuchajcie,
Zobaczcie, tutaj chodzi o bardzo szybkie wyprowadzenie figur. Ok, jest ruch d6. Zagramy sobie hetman b3, żeby od razu celować w punkt f7. Bo też goniec e6 chciał spróbować przeciwnik zagrać, a tutaj bezpośrednio będziemy atakować. No hetman d5 nie działa, bo wtedy tutaj też może obronić tak. I hetman po prostu w centrum będzie atakowany przez skoczki albo przez pionka. Więc dlatego hetman b3 się zachowuje lepiej. Zobaczcie, i już przeciwnik się gubi. Dlatego, a nie, sorry, wróć, przepraszam, bo ja myślałem, że mam gońca tutaj i mogę zbić. Nie mogę. Dobra, to nie szkodzi. Skoczek f3, wyprowadzamy figury i zajmujemy pola centralne, ale obronił, dostrzegł, to ważne. Ok, mamy w tym momencie dwa pionki mniej, ale kapitalny rozwój. Trzeba uważać na coś takiego i coś takiego. Ok, f6, czyli się trochę muruje. Jestem tego zdania, że roszadę trzeba zrobić bardzo szybko i można już przechodzić do działań. Skoczek c3, skoczek d5, coś takiego ustawimy wyżej, może wieża na d1 z opcją e5. Jest to możliwe i to całkiem sensownie wygląda. Goniec d7, tak zachowawczo, ale myślę, że tego pionka mogę wziąć, on zagra tu, ja zagram tu. Czyli przeciwnik oddaje mi pionka, nie dostrzegł bicia, to tak przy okazji troszeczkę uwięziło z gońca c8 i gramy tutaj, żeby hetmanem bezsensownie nie uciekać, a żeby spróbować na przykład wybić i zdobyć figurę. Jeżeli na przykład tutaj zagra hetman, tak się zastanawiam, bicie, aha, w ten sposób, atakuje mi wieżę, dobrze, to wbijamy oczywiście gońca, nie wieżę, ok. No i zobaczcie, tutaj się robią kolejne fajne rzeczy. Mogę raz zagrać tu, ale on się zasłoni, więc to nic nie daje. Mogę zagrać tu na wieżę. On zagra tu, zbije pionka kolejnego. No i hetman wparował do przeciwnika. Dokładnie. I odbijemy sobie materiał i dalej będziemy świetnie grać po prostu swoimi figurami. Ok, zbijamy tu, bo wieża B8 groziło. Oczywiście jakiś taki ruch typu hetman B8 istnieje, więc sobie wrócimy wtedy i tam spróbujemy zaatakować. Ok. Goniec na e6, na e7. Słuchajcie, zagram skoczek na d4 z planem. Jeżeli on tutaj, to ja po prostu zrobię widełki. Dokładnie, przeciwnik się nabrał. Robimy widełki i zyskujemy przewagę. Poddał się, jak szybko. Ok. Lecimy sobie z kolejną partią. Jest ruch d4. W takim razie może ten gambitowy ruch, czyli znowu sobie spróbujemy zagrać Englund Gambit. Tylko jaki jest ruch po biciu? A, przepchał. Jeżeli jest przepchanie, to cudownie. Wyprowadzamy gońca na c5 i mamy ustabilizowaną strukturę pionków, czyli tutaj w centrum. Fajnie, potem przez d6, bardzo łatwy rozwój. Można spróbować grać f5 agresywnie, więc żeby zyskać sobie centrum. Bardzo wiele fajnych sposobów, a przeciwnik 700. Ok, jest posunięcie e4. Wiecie co? Bardzo mnie kusi, żeby zagrać hetmanem na h4. Tu grozi i tu grozi, tylko on po hetman e2 się wybroni. Spróbować? Czy uda mu się obronić, dostrzec taki ruch? Słuchajcie, spróbujemy. Nie próbujcie tego w domu, ja tylko robię to testowo. No właśnie, no właśnie, słuchajcie. Mat w czterech ruchach. Mat w czterech ruchach. Ciekawe, czy facet się złapał za głowę. No, ale to zwykły, to jest taki typowy błąd, zobaczcie. Typowy błąd, że atakujemy tutaj, no ale szewczykowaty tutaj plan się diabelski udał. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Gramy z tym samym gościem. Ok, d4. Słuchajcie, zagram znowu e5. Ciekawe, czy on to powtórzy i czy poprawi swoje posunięcie. Ale ja w ogóle gram z tym samym gościem, nie? To się rzadko zdarza na tym poziomie. Jest to samo, goniec c5, e4. No jak dwa razy zagra to samo, to się zdziwię. A, zagrał inaczej, ale również źle. Zobaczcie, hetman e4 i strzał. Ajajaj, szkoda. Znaczy szkoda dla niego, że... No ale dobra, no wykorzystujemy ten motyw. Tu jest oczywiście bicie, to odchodzimy tu, żeby bronić g7. Można też oczywiście skoczkiem. A, no to jest tutaj po prostu zbieractwo w obozie przeciwnika. No to oczywiście to wszystko taktyka. Jak widzimy, to wszystko taktyka i tutaj trzeba
na to bardzo, bardzo zwracać uwagę. Skoczek zagrał sobie na c3. Ok, no to ja myślę, że po prostu d6 można i obronić pionka. W następnym ruchu tutaj będzie kombinowana długa roszada. Ok, to wtedy hetman c2 z f2 z wymianą, żeby tutaj nie było jakichś niespodzianek. Wyprowadzam skoczka i hetman na f2. Ten hetman tutaj sobie spokojnie, fajnie radzi. Oczywiście istnieje taki szach, który też nie jest groźny, bo skoczkiem się zasłaniam, nie gońcem, żeby tu nie było bicia, więc też uważamy sobie na ruchy przeciwnika. Dobra, prosta wymiana hetmanów upraszcza kompletnie grę. Nie chcemy takiego ruchu, tutaj nie chcemy zdwojenia pionków, no zagramy sobie tak. Jeżeli tu zagra przeciwnik, no to król d8 i w takiej sytuacji, gdy już mamy ogromną przewagę, nie ma to ogromnego znaczenia. Mogę wybić i cieszyć się tutaj z tej partii. Roszada. Jak tutaj, to też goniec b6 w sumie. Tak, przeoczyłem ten ruch, teraz już go widzę. Nie trzeba było grać też królem na d8, w razie czego. No cóż, wyprowadzenie figury jest tutaj już myślę, że proste. Wieża e8, już grożą jakieś wymiany gońców. Skoczek na e5 nawet grozi, wyprowadzenie gońca. Myślę, o, to będzie prostsze. Pokazanie właśnie, jak te figury zaczynają tutaj mocno żyć, mocno działać. Dziwne, że gość tam powtórzył w ogóle ten wariant. Zagrał dwa najgorsze ruchy, jakie mógł zagrać. Mam nadzieję, że za trzecim ruchem zagra już ten ruch hetman na przykład na e2. Skoczek e5, jak najbardziej. Jak przeciwnik chce wymieniać, to się zgadzamy na to. W ciemno oczywiście. Im więcej wymienimy, przypominam, jest to dla nas bardziej korzystne. Oczywiście wieżą, żeby linia była otwarta, ta wieża jest swobodna, nie pionkiem, żeby nie zamykać. Choć w tej sytuacji oczywiście jest to proste. Mamy dużą przewagę, ale jeżeli nie będziemy mieli tej przewagi materialnej, no to pamiętajmy o tym, żeby to wyprowadzać. Przegonię tego skoczka, czy żeby grać tak, żeby figury nasze były wolne. No tutaj przeciwnik podstawia. Nie wiem, dlaczego on się pakuje tutaj do obozu, skoro ten skoczek tam kompletnie nie ma żadnego funkcjonowania pożytecznego. No i jedziemy dalej. Zagrajmy znowu ruch e4, c6. Proszę, proszę. Karokan ze strony przeciwnika. Dobrze, d4, d5. No i co? Zagrajmy sobie karokana zamkniętego. Z uwagi na to, żebym chciał tu przeciwnikowi zostawić pułapkę H4 z planem G4. H5. Dobrze. Czyli tu jest wszystko przemyślane. Goniec D3 z wymianą. Oczywiście. Moim planem teraz będzie zagranie E6, ale on zagrał. Wow. Solidna podstawa gry. Zobaczcie. Wystarczy nauczyć się kilku ruchów i już ma solidną grę. Oczywiście dalej trzeba też starać się grać dobrze. No, ja tutaj zdaję sobie z tego sprawę, że taktyka tutaj tak naprawdę wygrywa. Robimy sobie roszadę, ale to, co zagrał przeciwnik na początku, no to brawo. Brawo, brawo. No teraz moim planem będzie na przykład rozprzestrzenianie się na skrzydle. Jest C5, chcę tu atakować. Zastanawiam się w ogóle nad biciem, żeby otworzyć tę pozycję. I skoczek na C3 z planem, skoczek A4. To też jest takie typowe. Jeżeli uda się to zrobić, to super, białymi, więc on musi uważać i musi stracić tempo na odejście albo hetmanem, albo gońcem. Jeżeli tego nie zrobi, to taki ruch jest obowiązkiem i tutaj zbijamy gońca, goniec E3 i też mamy fajną grę. No właśnie, tak się też dzieje. Dosyć szybko to tutaj idzie w tym momencie. Hetman zagrał tu, no więc trzeba wybić tego gońca, mieć go z głowy. Jeżeli goniec na E3, jeżeli D4, nawet gońcem wybije i tutaj do końca, jeżeli wszystko do końca się wybije, to pionek więcej, jeżeli na C2, jeżeli po tym ruchu bicie i na C2 zbije, to ma ogromne kłopoty facet, bo tutaj król jest niebroniony i będę mógł sobie fajnie wyprowadzać figurę. Dobrze, gramy C3, jeżeli zbije, to wieża B1 i tam będziemy chcieli łapać aktywność, więc jak hetman jest blisko, bardzo często jest tak, że możemy go sobie fajnie atakować. Wieża B1, zbijaj kolejnego pionka, nie mam z tym żadnego problemu. Zdecydowanie, po prostu król będzie miał problemy. Zaraz zobaczycie, że tak się stanie. Ja mam bezpiecznego króla. Figury w gotowości, czy z tej strony goniec, czy z tej strony goniec, czy skoczek na G5. Wieża zbija tutaj, już są problemy na siódemce. C4 zawsze mogę otworzyć pozycję, wejść hetmanem później, tu się osłabi skoczek, jak tego pionka wezmę. Oczywiście, jak skoczek zagra na E7, to też goniec E7, żeby nie mógł zrobić roszady, bo wtedy tutaj strzał. Tak się też pewnie stanie, zobaczcie. Tak się pewnie też stanie.
Gram dosyć szybko, żeby może wprowadzić przeciwnika w ten rytm szybkiej gry. Oczywiście pamiętajcie, że wy nie musicie grać szybko, wręcz przeciwnie, wolno. Okej, okay, skoczek zagrał tutaj, ale to hetman B5. Zobaczcie, trzy moje figury męczą już króla i tu się robi bardzo ciężko. Jeżeli wieża C8, to skoczek tutaj. O, hetman C4 nic niestety nie daje. Dajemy mata w dwóch posunięciach. Dobraliśmy się do króla bardzo prosto i bardzo szybko. Czyli wniosek z tamtej partii, po prostu rozwój figur, nie? E4. Czy to jest ten sam przeciwnik? Nie zwróciłem uwagi, sorry. Jak zagra C6, to mniemam, że ten sam. Zagrał C6. No dobra, zagramy znowu to samo. No dzisiaj zobaczcie, sporo jest takiej gry. Sporo takiej gry. Właśnie teraz zagram G4. Zagram inaczej, zagram G4. Zobaczymy, jak on się zachowa. Powinien odejść chyba na D7, z tego co wiem. Odszedł na G6. Ok. H4. Chcę zagrać tu. H5. Ok, w porządku. Zamieszam mu w głowie trochę, grając gońcem. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbijam. Jak on zbije, to gram E6, poświęcę pionka i tam wejdę, będę męczył króla. Chociaż nie wiem, czy to do końca takie super. Ale możliwe, że to nie jest najlepsze. Jednak pokuszę się o coś takiego. Bicie, bicie, ok. Bicie i E6. E6 jest ruchem obowiązkowym, żeby tu osłabić punkt przeciwnika. No tak, będę musiał zagrać hetmanem, zbić tu on skoczkiem, wyjdzie stępem, nie będzie mi się to podobało, ale odejdę potem sobie na E2, wyprowadzę skoczka i będę groził takim zagraniem i będę męczył króla, więc tutaj wybiję szybciutko, bo groził skoczek F6. O, hetman B6, czyli to jest jedno z ulubionych ruchów przeciwnika. Teraz mam takie zagranie stępem i nie zawaham się go użyć. Teraz przemyślę. Szach. Czyli król tu, to fajne bicie z szachem. Dobra, jedziemy. Hetman najwyżej będzie musiał uciec tutaj. O, zobaczcie, właśnie. Albo tutaj. I teraz są młynkowe groźby. Bardzo niebezpieczne. Przy okazji bronię pionka. Oczywiście on może tak skoczkiem zagrać. Wtedy się zastanowię, czy w ogóle nie odejść gdzieś tutaj, czy tutaj na przykład. Albo może na H2. Chociaż też jest takie zagranie z podwójnym szachem, tylko ono chyba nic nie daje. Oj, zobaczcie, przeciwnik podstawił mata. Mat jest na C4. Podwójny szachmat. No takich opcji jeszcze nie grali. Zobaczcie, co się stanie. Co się stanie, coś pięknego. No tak, tutaj przeciwnik się zaskoczył pewnie. Lecimy sobie z kolejną partią. Znowu gramy z tym samym gościem. Niech będzie E4, C6, D4. Uparcie. Dobra, przepchamy. Niech będzie. Znowu ta akcja. I zobaczymy, czy zagra gońcem na F5. Musi zagrać gońcem na F5. Oczywiście. Zagramy znowu G4. Zobaczymy, jak zareaguje. Czy zareaguje tak samo. Ok. Znowu H4. Znowu H5. Może H6 zagra, ale to też zagram tu. Tu, tu, tu. I tutaj to będzie jeszcze lepiej białymi. Ale możliwe, że teraz się zastanawia właśnie. O, zagrałem H5, przegrałem. Więc już tak nie zagram. Ja uważam, że H5 jest w porządku. Ok. I znowu gram goniec D3. Znowu ta sama historia się powtarza. Coś tam będzie musiał zmienić. Zobaczymy, w którym momencie zmieni w ogóle koncepcję gry. Bije, bije. Może teraz nie zbije pionka. Zbił E6. Znowu to samo. Oj, to jeszcze szybciej dostał mata na G6. Sorry. Sorry, trochę się uśmiecham, ale pewnie uśmiech też na waszej twarzy teraz widzę. No widzicie, no gość po prostu chyba się wnerwił i pograł trochę inaczej. No dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Jest E4. Jak zagrać? Może C5. Obronę sycylijską sobie zagrajmy. Niech będzie. Skoczek F3, skoczek C6. Naturalna sprawa. Też chcemy wyprowadzić drugiego skoczka za moment. Coś zamieszać w pozycji. Goniec C4. O, goniec B5. Bardzo dobrze zagrał przeciwnik. Zagrajmy w takim razie posunięcie E6. To jest ruch teoretyczny, żeby może wstawić skoczka tu. Jeżeli będzie wybicie, to można wybić tym. Jeżeli nie ma wybicia, to sobie zagramy skoczkiem i zaraz będziemy męczyć tego gońca. Hetman A5 nie było, bo skoczek na C3 tutaj bronił, więc nie zdobywaliśmy figury w razie czego. No dobra, sycylijska tu się wiąże z swoimi prawami, jak widać. I goniec G5. Taki ruch mi się podoba. Wydaje mi się, że jest ok, mimo że F. Pionek się rusza, bo chce zagrać po prostu swoje.
A z tempem tego gońca osłabimy. Znaczy gońca, no, trochę też osłabiłem swojego króla, ale wydaje mi się, że to jest w porządku. Wybił skoczek. Mamy skoczka za gońca. No partia ta na pewno nie skończy się szybko. Ale też zobaczcie, że przeciwnik w sycylijskiej nie zagrał d4, a to jest taki chyba kluczowy ruch. Dobrze, myślę, że zagramy goniec po prostu na e7 z planem zrobienia roszady. Zawsze wtedy f5 jakieś istnieje. Ok, robimy sobie roszadę, czyli rozwój kończymy. Przez b5 i goniec b7 można grać, można przez d6 również. O, szykuje się ruch d4, ok. Więc takiego ruchu nie chcę zagrać, bo f6 będzie wtedy takie słabe dosyć, bez połączenia pionków. Ale taki ruch, taki może być ciekawy. Nie, gramy B5, żeby swobodnie jednak gońca wyprowadzić. Będzie D4? No to będzie. To wybijemy, wybicie. Goniec tu, D5. No będzie kombinowania trochę. Ale przynajmniej figury mamy w grze. Pozycja trochę dzika. Myślę, że białe są ok w tej pozycji. Fajnie, na tym poziomie. Super. Super. Mimo, że debiut nie był rozegrany teoretycznie, to logicznie to wszystko wygląda. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Jest E5. Ok, to ten ruch jest w ogóle słaby. Dlaczego? Gram F5 i tu mi się otworzą fajne białe pola. To przeciwnik da mi dużo, dużo tutaj radości z tego powodu. I będę miał możliwość ataku przez tę diagonalę H1, A8. Jak wybicie, to bardzo ciekawym podejściem jest bicie skoczkiem w ogóle, żeby wejść na D5 i uzyskać świetne pole. To pole jak zajmiemy, to strategicznie będziemy mieli kapitalną grę, kapitalną. To bez dwóch zdań. No właśnie, co mój drogi przeciwniku teraz uczynisz? Zły ruch. Dlaczego? Dlatego, że bije tutaj. Jak on mi bije, to zdobywam po prostu pionka. Bije na h4. A jak zbije tu, to bije gońcem. Jest świetnie. Przeoczył. No właśnie, przeoczył. Zagrał dobrze debiut, ale teraz już coś przeoczył. Z pionek do wzięcia. Jak najbardziej, jak najchętniej. Ok, po prostu bicie. Tyle w temacie. Jeżeli on nie zbije gońca, super, uciekamy. Para gońców w otwartej pozycji. I koncepcja gry się teraz może zmienić. Możemy zagrać hetmanem na b6, potem na przykład tu i działać kapitalnie po tej diagonali. Uważam, że tutaj to przeciwnik miał ogromne problemy. Ogromne problemy. Hetman B6. To też pokazuje, że po prostu zagramy sobie wieżą swobodnie. Albo F4. Choć F4 teraz może nie jest najlepsze, bo puszczamy pole E5. Tu skoczek wtedy będzie miał swobodniejszą grę w centrum, więc F5 niech sobie stoi i pilnuje tutaj. Dobrze. Jest skoczek na B3. To naprawdę logiczne z jego strony. Hetman B7. Gramy... Aj, źle. A nie, dobrze. Tutaj. Dobra, to będzie... A, źle zagrałem. Dobra, przyznaję się do błędu, źle zagrałem, ale on również, bo powinien tutaj zagrać. Dobra, za szybko mi to poszło. No teraz goniec D5, to teraz jest dobrze. Po wolnej linii możemy grać, mamy pionka więcej. Moim planem będzie zagranie na przykład tak i tak, choć nie wiem, czy odkrywanie króla tutaj ma sens, chociaż nie, on mi nic nie zrobi. To jest dobry plan. Moim drugim planem było zagranie tu i zbicie tu i tam, ale on zagra tu. A, to będzie gorszy plan zdecydowanie, bo z gońcem mogę mieć problem. Mogę przyjąć taktykę, że albo chcę go atakować mocno, albo chcę grać po wolnej linii i trzymać pozycję. Pionek więcej, para gońców. Jakbyśmy te wszystkie figury ciężkie wymienili, to mamy wygraną pozycję również. Końcówkę mamy wygraną. Ale to też nie jest takie proste. Kurczę, jakby słyszał, co chce zagrać. W takim razie gram sobie wieża C8. Wprowadzam po prostu na wolną linię figurę, żeby ona żyła. Figury muszą tu dobrze funkcjonować. No dobra, tutaj... Okej, to wybijam. Tak po prostu. Wybijam i teraz F4. Teraz to już ma sens, bo to pole nie jest tak mocno oblegane. Skoczek tu nie wejdzie, a F4 otworzy mi wieżę i kolejne perspektywy. Fuh, przy wybiciu to jeszcze lepiej. Myślałem, że on przepcha. Ta wieża nie byłaby tak super otwarta, ale byśmy troszeczkę tutaj go postraszyli. Teraz to też koncepcja się zmienia. Wchodzę wieżą na F8 i właśnie w partiach naszych bardzo często te koncepcje się zmieniają. Znaczy dobrze, żeby się zmieniały, żeby to móc wykorzystać i starajmy się właśnie to wykorzystać. Wiem, że to się mi łatwo mówi, a w praktyce zawsze to wygląda trudniej,
Ale jednak warto się nad tym pochylić i to potrenować. Z dwa ja mierzę bez większego myślenia. Zobaczcie, że ja tutaj też nie muszę daleko kalkulować w tych partiach. Mogę po prostu sobie spokojnie grać figurami, więc zdwajam sobie te wieże, one świetnie atakują. No, przeciwnik szuka mata. Dobrze, że szuka mata. Słusznie. Myślę, że ruch G6 niweluje wszystkie jego zapędy. Raz, że w hetman nie wchodzi. Dwa, że swobodnie będę mógł tutaj bronić, więc pamiętam o swoim obozie najpierw, żeby on nie mógł mi zrobić krzywdy. Wieża C8, C1. Dobra. Zastanawiam się tutaj, ale myślę, że nie. Myślę, że na F2. Już przewaga tu jest na tyle duża, że o, jakieś młynki się pojawiają. No właśnie. Młynki, typowe młynki. Te figury są tak aktywne, że tu przeciwnik ma ogromne, ogromne problemy. Ogromne. Wieża C2. No tak, to ani tutaj, bo tego nie chcę wymieniać. Myślę, że bardziej opłacalne będzie po prostu wymiana. Zdecydowanie. Dobrze zagrał. To trzeba przyznać, że w obronie dobrze zagrał. Ok, ale zagramy sobie tak, że niby chcę zbić wieżę, ale zagrać tu. Czyli są dwie groźby. Cały czas taktyka się pojawia. Okej, okay. No to tutaj po prostu zbiję. Zbiję za darmo wieżę, nie chcę grać wieżę na F1, wolę zbić za darmo wieżę. Po prostu to jest bardziej opłacalne, a groźby są dalej nieuniknione. Przeciwnik poddał, dobra, lecimy sobie z kolejną partią, szukamy kolejnego zawodnika. Mamy, no i lecimy E4, zobaczymy jaka będzie reakcja, czy znowu E5, jest. Zagrajmy w tym odcinku gambit centralny. Zobaczymy znowu jak reagują. A jak szybko skoczek zagrał na C3. C6. Dobra, ja tego pionka nie chcę bić, choć to jest myślę, że ok. Wyprowadzę figurę. Moim celem jest wyprowadzanie figur jak najszybciej. Skoczek, goniec i roszada. To mam w głowie. Super, czyli powstał gambit szkocki. Po goniec C4 mamy gambit szkocki. Jak wymiana, to elegancko. Jak goniec B4, to też robimy roszadę. Wybijamy, ekstra. Przeciwnik zapewne jest bardzo podjarany tym, że ma przewagę w pionkach, ale z tego obrotu sprawy to się białe powinny cieszyć, dlatego że łatwiej nam grać figurami i łatwiej atakować. A w takich... Dobrze zagrał w ogóle teraz, bardzo dobrze. Ale hetman B3 i teraz tak, jak będzie zagranie skoczkiem, to najpierw uderzamy tutaj, a potem nawet mamy odejście jakieś takie. Koniec na E6. No to wybicie, mogę wybić tu. On się zasłoni hetmanem, będę musiał uciec. Tego nie chcę, ale wybić najpierw to trzeba, bo ja będę wybijał tu. To będzie lepsze. Zbiję sobie pionka, atakuje skoczka. No właśnie, za szybko zagrałeś, drogi przeciwniku. Hetman, nie, hetman nie mógł tutaj. Skoczek musiał odejść albo coś takiego. Po prostu wybijam sobie z szachem skoczka, zdobywając figurę w ten sposób. Za hetman się zasłoni, to wymieniam, uciekam gońcem i wszystko jest pięknie. Ok, król F7. Wiecie co? Proste odejście hetmanem, obrona gońca będzie zdecydowanie lepszą taktyką. Następnie skoczek szybko wychodzi, żeby bronić pionka, bo zakładam, że tu zagra. Nie zagrał. Myślę, to nie ma znaczenia. Wyprowadzenie figur jest tutaj niezwykle istotne, przypominam. Więc w ten sposób zagramy i za chwilę zrobimy po prostu roszadę. Figura więcej. Ja nie muszę się nastawiać teraz na jakiś super atak. Przypominam, nie atak za wszelką cenę. Wyprowadź figury. To ci się przyda potem, jak będziesz miał piątą, czwartą kategorię, trzecią, drugą, pierwszą. To wszystko się fajnie potem zazębia w tych szczebelkach zdobywania najwyższych laurów, moi drodzy, w kategoriach. Czyli od początku, od podstaw trzeba zacząć łapać dobre nawyki. Potem taktyka się fajnie zazębia, bo na początku taktyka jest strasznie rozproszona. My nie wiemy w ogóle, co się dzieje na szachownicy czasami. Nie dostrzegamy wielu możliwości. Nie przejmujcie się, to się nabywa z praktyką przede wszystkim. I zapiszcie sobie nawet czasem, polecam sobie zapisać na kartce
dzień, datę, jaki mam poziom, a potem za jakiś czas, nie wiem, za 3 miesiące, pół roku, powiedzmy, wiem, to trochę trwa, ale nawet już za miesiąc można pierwsze efekty dostrzec, jak się trenuje, dużo taktyki i się gra. Zobaczycie efekty, statystyki, ile podstawiacie. To też na chess.comie można sobie posprawdzać ilość błędów, czy tam procent partii, jaki jest przez silnik dostrzegany. Bo wtedy to też pokazuje, właśnie zbijam tutaj z szachem za darmo, przeciwnik atakuje bez sensu, figury zostały w tyle, strasznie źle. Ale to ja krytykuję tak, wiecie, dla zasady, żeby się nauczyć i żeby pokazać, że to można przede wszystkim poprawić. Hetman bije na c6, dostrzegamy cały czas bicie, teraz już atak możemy fajnie przeprowadzać, król bezpieczny. Co dalej? Jest tu jakiś mat? Jeszcze nie widzę. Może tutaj i tu będzie groził mat na e6. To, że będzie groził, no to jest jedna rzecz. Jak nie damy rady, no to trudno. Oczywiście wieża może zbić gońca, bierzmy to pod uwagę, ale wtedy mat. Wieża może zagrać też tutaj, możemy też zagrać tutaj z szachem, ale mata wybierzemy chyba szybciej. Moi drodzy, lećmy z kolejną partią. Dużo dzisiaj partii. Myślę, że ostatnią tutaj partię sobie rozegramy. Odcinek trochę długi, ale chcę przebić barierę też 1000 rankingu, żeby też zobaczyć, jak to będzie wyglądało dalej. Już od 1000 to się pojawiają zapewne te partie troszeczkę lepsze, ale to nieistotne. Dobra, e4, d5, super. Zbijamy, obrona skandynawska, przeciwnik pewnie zbije hetmanem i wyprowadzamy figury z tempem. To jest na razie teoretyczne posunięcie, ale widzę, że no właśnie, to się dzieje zawsze tak samo. Hetman będzie tańczył w centrum. Goniec E2. Jeżeli goniec G4 podważa, to nie skoczkiem, bo nam zbije i będziemy musieli tym pionkiem odbić, choć też białe pewnie super. Wtedy D4 byśmy mogli zagrać, ale skoczek C6. Więc teraz z tempem, bo nie ma gońca G4. Z tempem wychodzimy, potem D4, ewentualnie roszada. Zaraz zobaczymy, co lepsze. A, myślę, że D4. Żeby nie było ruchu E5 chociażby. Czy ruch E5 może nastąpić, ale to wtedy jakieś takie wejście. Dokładnie, ruch E6 i szybka roszada, wszyscy zadowoleni. No czasami tego hetmana możemy fajnie złapać, więc możemy zastosować sztuczkę w postaci goniec D3 i goniec G5. Tak zrobimy i zrobimy to szybko. A, podstawiłem pionka. Nie wziął tego pionka, więc zdobywamy hetmana. No i hetman w pułapce, no właśnie. Tutaj jeszcze w tym momencie, jak nie było gońca na D7, to ten ruch byłby dobry, bo po biciu do końca jest goniec B5 ze zdobyciem hetmana, ale po goniec D7 już to nie działa, a ja zagrałem i teraz bicie na D4 byłoby ok. Ale też jakoś tam rozwojowo byśmy stali. Teraz goniec G5 i tutaj niestety ten hetman bardzo cierpi i już po prostu jest do wzięcia. Cierpliwie czekamy, jaka będzie reakcja. Pewnie łapie się za głowę przeciwnik. Co ja zrobiłem? No właśnie, nie grać takich debiutów typu obrona skandynawska na początku gry. Nie. Zdecydowanie nie. Nie wyprowadzać hetmanów na początku gry. Dobre nawyki. Wiem, będę to często powtarzał aż do znudzenia, ale to myślę, że warto. Warto takie nawyki budować już na samym początku swojej kariery szachowej. Kariery, no. To może duże słowo, ale swoje przygody z szachami przede wszystkim, a w szachy warto grać, moi drodzy, warto grać w szachy na każdym poziomie. Jest to świetne narzędzie do zawierania znajomości, świetne narzędzie rozwijające w ogóle. Coś pięknego, no po prostu szachy są tak szlachetną grą, że aż grzech nie potrafić nawet nie mieć umiejętności gry, w sensie nie znać zasad. No może to powiedziałem zbyt ostro, że to jest grzechem, ale no warto, bardzo zachęcam, nawet jak ktoś jest nerwusem, a wiele takich rzeczy słyszę, że ktoś jest nerwowy i nie nadaje się do szachów. Ile ja już takich rzeczy słyszałem, mnóstwo. No dobrze, skoczek tutaj obronił, myślę, że zagram taki ruch w stylu skoczek E2 wycofujący, ale żeby bronić pionka, tak po prostu, i potem jakieś C3, ja nie muszę też tutaj się śpieszyć z niczym. Dokładnie, on mi tutaj atakuje. Myślę, że skoczek na E4 w centrum go sobie zostawimy i tu wszystko działa. Ok, jest E5, przepchamy na D5, żeby skoczek też miał fajną tutaj swobodę gry. Skoczek na E7, możemy C4. Ok, jest zagranie na D4, więc wybijamy. Wszystkie wymiany są korzystne i, moi drodzy, wprowadzamy kolejną figurę do gry, czyli wieżę.
Bez zbędnego myślenia, bo wiemy, że to jest w miarę dobre posunięcie. Oczywiście, ja też powtarzam to często, że należy myśleć nad posunięciem. To nie jest tak, że grać od ręki, ale to też wynika troszeczkę z doświadczenia i takiej przestrzennej wyobraźni, że ja widzę, co się mniej więcej dzieje i co grozi, a co nie grozi przede wszystkim. Więc sobie pozwalam na szybkie zagranie wieżą i wiem, że to jest ruch w tym momencie dobry. Na początku oczywiście trzeba też się zastanawiać dłużej troszeczkę. To jest ważne, żeby to tak wyglądało. No i teraz tak, zobaczcie, bo wtedy też uczymy się, uczymy. Skoczek E6. Wchodzę tutaj w dziurę na E6. On wymieni, super sobie wymienimy. Może pionkiem, może wieżą, zobaczę jeszcze. Myślę, że nawet mogę pionkiem wybić. A, nie poszła wymiana. Okej. Okay. No to co? Trzeba wprowadzić chyba naszego hetmana trochę do gry, więc wprowadzę go na H5 z zamiarem zbicia tu może. Może sprowokowania go do G6, wtedy skoczka zbije. Okej. Okay. Hetman H3. Będziemy teraz tu atakować. Teraz już mogę zbić, bo nie będzie widełek. W porządku. Wykorzystajmy tę siłę. Też jest opcja zbicia tutaj w ogóle. Wieża zbija. Okej, okay, jest atak tutaj na pionka. Słusznie. Gramy sobie G3, żeby nie było. Hetman sobie zawsze ucieknie. Tu grozi bicie. No, dostrzega coś tam gość, ale no, podstawienie tego hetmana no, to było niestety już słabiutkie. No oczywiście tu wybijam. Ten skoczek ma problemy. Skoczek po odejściu będzie atakował króla. Ok. Szach. Można wziąć wieżę, można wziąć skoczka. Wezmę wieżę. Bierzemy tę wieżę, potem skoczka. Zakładam, że on tu zbije. A nie, no to odchodzimy. No i przewaga się powiększyła jeszcze bardziej. Ale to wszyscy widzą. Po prostu też solidnie staramy się tymi figurami wracać na te miejsca, gdzie byliśmy. To też nie ma utartych schematów. To szachy właśnie na tym nie polegają. To trzeba... na każdym poziomie są różne reguły. Tu najważniejszą regułą jest to, żeby dostrzegać taktykę, dostrzegać zbicia, dostrzegać groźby, widełki przede wszystkim i rozwijać figury. Wiem, nudne jak flaki z olejem, że się powtarzam, ale muszę to robić. Taki jest mój cel tego speedruna, żeby pokazywać właśnie tutaj te takie punkty, momenty, na co zwracać szczególną uwagę. Widzę, że jest brak połączenia, przeciwnik chyba sobie poszedł, więc za 15 sekund ta partia się skończy. Możliwe, że się zdenerwował. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale na szczęście Czescom stwierdził, że trzeba tę partię kończyć, a nie czekać 4 minut. Ok, moi drodzy, zrobiliśmy już ranking 700. Ok, lecimy sobie dalej w kolejnym odcinku. Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję jeszcze raz za lajki, wszystkie komentarze. Do zobaczenia. Cześć.